jakieś teksty tam. Pitam swój wanisz. Sądzisz o tym, jak z dupy twoje teksty gadał. No coś tam mówił, pitam swój wanisz. No kurwa, myślałem, że mu w ryja zajebie tam. Bez kitu. Pierdoli jakieś teksty jak potłuczony. Gada jakieś z dupy rzeczy w ogóle. Takie bzdury goś pierdolił, że nie zastanawiał się nad tym, co mówi chyba. Ja myślałem, że ja gdzieś tam w internecie zrobiłem z siebie pajaca na jakichś tam drunk streamach, ale to, co zrobił z dupy ze swoim wizerunkiem po tej konferencji, to Magical sobie tak nie spierdolił streamami patologicznymi opinii, jak ten z dupy tą konferencją. Ten O z dupy kurwa. zrobił z siebie ostatniego przekrańca, nie? Zrobił taki wstyd sobie, że to... Ja bym się usunął, nie? Na jego miejscu. Z prowadzenia tych konferencji. Ze wstydu ziomek narobił mega. Partnerem filmu jest footballteam.pl. Darmowa gra przeglądarkowa w formie menedżera piłkarskiego. Codziennie czeka na ciebie dawka emocji w piłkarskich ligach internetowych. Dołącz do nas. Załóż swój klub, ulepszaj stadion, zbierz graczy, wciel się w swojego piłkarza, trenuj, zdobywaj lepsze przedmioty, otwierając paczki, ulepszając je, handluj nimi i zostań najlepszym. Rejestrując się z linku w opisie, dostajesz bonus w postaci 200 punktów energii na start. Luka. Nie lepiej byłoby zrobić bluzę czy koszulkę z logiem Nitro po prostu. Eluwina to moim zdaniem bardzo dobra nuta, jeśli chodzi o debiut YouTubera. Pozdrawiam P, niby ma się dość, ale w klubie byś skakał XD. 6 złotych i 15 groszy. Eluwina raczej to nie jest nuta, ona nie ma linii melodyjnej takiej, żeby to w klubie puszczać. Moim zdaniem musieliby to jakoś miksnąć. No kurwa, no nie zgadzam się. Halo? O, następny kurwa idiota. No powiem tak, no zgodzić się nie zgodzę z panem Rafoniksem. Jedną rzeczą, co ja powiedziałem sam, jest, że trochę przerysowany był, trochę za dużo z dupy było w samym z dupy. Jeśli chcecie zrozumieć, to zrozumiecie. Tak o kilka procent, że za bardzo przyćmił swoją osobą inne osoby. Tylko problem jest taki, że na przykład Rafonix ma fajne teksty, nie? Czy coś. Że w porządku, on fajnie zrepostuje. Zresztą na gali też miał tam, znaczy na tej gali jak miał tam bo dwa razy dosłownie on miał mikrofon i samu. Ja też rozumiem, że mogą być trochę wkurwieni. Przede wszystkim Rafonix może być wkurwiony, bo była tam ta akcja, gdzie się rzucił na Wojtka i nikt o tym nie mówi, bo wszyscy mówią albo o lejniku, albo o zdupy. Że tak totalnie wiecie, poszedł sobie, pojechał na konferencję Julka, i nic z witam. tego nie ma. Czy jesteście w stanie dobić 500 osób na Discorda mojego kolegi? Nie. Prowadzi on swój własny serwer Roleplay Start. Niebawem z góry dziękuję. 3 Discord 47 Nie jesteśmy. KQHC. 5 złotych. Niestety nie jesteśmy, Pani Julio. Więc ja rozumiem, bo każdy może być mat na tej konferencji. Tak szczerze, może Rafanik zresztą też i samu też, każda osoba, która idzie na fejm ma. Raz, że można pieniądze jakieś zarobić na tych walkach. Dwa, że nie wiem, już nawet jak chcecie pierdolić o tym wyzwanie sportowe, coś tam, treningi, okej, ja wam to kupię. Klepnijmy to też. Niech będzie, że wyzwanie sportowe, że chcecie się sprawdzić. Ale jeśli ja bym miał podzielić, po co idziesz do tego fame ma, macie coś, to macie ten. Patrzcie, ja wam to narysuję. Jak macie ten, to jest fame ma.
To jest swoje MMA. To jest swoje MMA. My masz tutaj linię i teraz tak. To gdzieś tyle, to jest 100%, tak? Powiedzmy, tu jest 0, tu jest 100. To macie tak. Opłaca się mówić, że to jest wyzwanie sportowe, ale to jest wyzwanie sportowe. To będzie 10. Gdzieś 40. 40 to są pieniądze. Ja nie mówię, że wszyscy, ale większość. A pozostałe 50 to jest... To jest atencja. Więc w momencie, kiedy przychodzi ten... W momencie, kiedy przychodzi pan z dupy na konferencję i w momencie, kiedy ty, w zależności co powiesz, będziesz na tylu szatach, tyle osób potem przyjdzie do ciebie na live'a z tobą rozmawiać, tyle z tobą wywiadów zrobią, więc jeśli przyjdzie pan z dupy i zabierze ci 50%, to jesteś wkurwiony. Ja nie mówię, że to jest akurat ten przypadek, ale większość osób nie jest wkurwiona o to, że nie wiem, że mu coś głupiego powiedział, tylko że to z dupy był królem tej konferencji. To z dupy tam niepodzielnie, kurwa, dyktował warunki, a oni, bo tak szczerze, to było mega po nich widać, oni nie mieli na tyle charyzmy, żeby się przebić przez Macieja. I to też, kurwa, troszkę o nich mówi, bo jeśli siedzisz na live, jesteś w stanie powiedzieć wszystko, powiedzmy, ja siedzę teraz i mówię wam rzeczy, ale jakbym pojechał na konferencję i nie byłbym w stanie takich samych rzeczy mówić, no to jednak już wtedy brak charyzmy wyszedł, więc oni najbardziej, zauważcie, ja nie chcę nikogo krytykować, bo na przykład to nie jest przykład Rafoniksa, bo Rafoniks sobie świetnie radził przez ile lat w internecie, czyli sam sobie radził przez ileś lat w internecie. Adbuster też sobie radzi, czy malczyńscy też sobie radzą świetnie w internecie, ale zobaczcie, że są osoby, które pojawiają się na tych galach, dostają tą atencję, w tym czasie na przykład robią live'y, jest o nich głośno, tylko w momencie, kiedy ich nie ma na Fame MMA, to oni nie istnieją w sieci, wszyscy o nich zapominają. Taki Rafoniks to sobie odpali, powiedzmy, jakieś GTA, czy zrobi jakieś OME i fajnie, i też jest o nim głośno, bo ziomek jest fajny w internecie, ale jest mega dużo osób, na tym Fame MMA, które idą po tą atencję, więc taki pan z dupy, jeśli przyjdzie i im zabierze tą atencję, to mają problem, więc nie wiem, kto mu to wmówił, ale ty, Rafał, nic nie potrzebujesz tego, co ci z dupy zabrał na konferencji, bo ty łatwo bardzo, jesteś dosyć medialną, fajną osobą, nie możesz być zły na Macieja. Ponadto, czy Macieja było trochę za dużo na konferencji? Było trochę Macieja za dużo, ale tylko osoba, która nie ogląda Maćka z dupy, może być mad, może być obrażona, może być zdziwiona tym, że Maciej mówił takie, a nie inne rzeczy. Ziomek działa 5 lat w internecie, on jeszcze w jakichś telewizjach pracował czy gdzie indziej, tego akurat nie śledziłem. Ja się w ogóle nie zdziwiłem z tym, co on mówił, tylko że ja go znam. Może dla osoby, która nigdy nie miała styczności z kontentem Macieja się, taka osoba może być zdziwiona. Maciej obraził Rafoniksa, ale kurwa, z dupy obrażał tam każdego. I tak najmocniejszym tekstem, jaki z dupy powiedział, to w momencie, kiedy przyszedł ten ziomek, który ja nie wiem, też przyszedł po atencję, kurwa, nawet nie na swojej walce, jak on się zapytał Esmeraldy i ja nie wiem, jak się ten pan nazywa, i się zapytał tego pana, czy robią usta w tym samym miejscu. No przecież to było tak zniszczone, jakby mi ktoś, jak ja bym tak wyglądał kiedykolwiek, to z góry przepraszam, jakbym tak wyglądał, ale okej, okay, jakbym tak kiedyś wyglądał i ktoś by mi coś takiego powiedział, to ja nie wiem, to tak jak bardzo rzadko i jest bardzo mało możliwości, żeby mi wjechać na psychę, ja bym kurwa wyszedł stamtąd i najprawdopodobniej bym się popłakał. Przecież on ich zniszczył jednym pytaniem.
Rafoniksowi chodziło, że za dużo się pruje tamta paruwa. A co ty mówisz o tym, o zdupy, że jest paruwą? Weź zastanów się najpierw, jakich słów używasz, bo jakbyś powiedział do nieodpowiedniej osoby, że jest paruwą, to by ci, kurwa, z dupy zrobił jesień średniowiecza. On na rok się ogłasza? Ja nie wiem, gdzie on się ogłasza, nie interesuje mnie to, naprawdę. Czy widziałem, co zdoba mówi? Nie, trochę koło chuja mi lata ten ziomek. Takie pancze rzucał. Ale to nie były nawet pancze. To były suchary jebane, nie pancze. No i teraz jest pytanie. Dlaczego nie mieliście, jeśli wam się nie podobało, w jakiś sposób prowadzi i na przykład byliście mad, że was atakuje i że... I mówicie, że dużo tego, że cringe robił i suchary rzucał. Dlaczego nikt nie miał na tyle charyzmy i odwagi, żeby mu odpowiedzieć? Dlaczego? Jest kilka osób, są osoby, z którymi ja bym z łatwością wchodził w jakąś polemikę słowną. Nie wiem, jakiś tam kamerzysta, kurwa, czy jakieś inne cymbały na tym YouTubie. Kacorwin. Siema, czad, walcie konia. Ta, walimy konia. Wiecie, że to w ogóle nawet, to nawet się nie trzeba wysilać, żeby te osoby punktować. Ale nie wiem, czy na tej konferencji siedziała, na tych wszystkich częściach konferencji siedziało choć pół osoby, która mogłaby wejść w polemikę słowną z panem z dupy. Oj, mielibyście, kurwa, ciężko nawet wszyscy razem na jednego Macieja. I nie wiem sam, czy chciałbym z nim w polemikę wchodzić. Serio.